Fundacja Instytut Nowych Technologii, którą współpracuję już chyba z 4 lub 5 lat. Startup znakomicie się rozwijający. Działa w sferze kompetencji 4.0. I postanowili oni, czyli ta fundacja, zaprosić dyrektorów szkół, samorządowców, nauczycieli, aby przekonać ich, że te kompetencje 4.0 muszą być kształcone już naprawdę na wczesnym etapie kształcenia, czyli koniec szkoły podstawowej, może nawet trochę wcześniej, na pewno szkoła średnia. Mnie bardzo zależy na tym, żeby edukacja, biznes i nauka współpracowały ze sobą. Jak wiemy, nie jest to takie łatwe i proste. W Polsce niewiele tradycji jest w tym względzie. Nam zależy na tym, żeby rozbujać to wszystko. Brakuje takiej typowej uczelni technicznej. Są uniwersytety, jest Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ale takiej typowej uczelni technicznej nie mamy. No taka jest prawda. I już od dłuższego czasu staramy się, żeby taka uczelnia publiczna, wyższa, techniczna powstała w Grudziądzu. Nie jest to łatwe, ponieważ raczej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego idzie w kierunku konsolidacji już istniejących uczelni, a nie tworzenia nowych. Ale dzięki temu, że pan minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zobaczył, że Grudziądz jest największym miastem w Polsce bez publicznej uczelni i uznał, że Grudziądzowi należy się taka uczelnia, bo dałaby ona taką możliwość rozwoju dla tego miasta, które jest w trudnej sytuacji, obiektywnie rzecz biorąc. I chcielibyśmy taką uczelnię utworzyć w Grudziądzu, właśnie kształcącą dla pracodawców Grudziądza, okolic Grudziądza, Torunia, Brodnicy i tak dalej. Już jesteśmy po rozmowach pierwszych z różnymi ministerstwami i jakby jest gotowość do utworzenia tej uczelni z punktu widzenia ministerstwa. Natomiast teraz jest po stronie wojskowych zakładów uzbrojenia Piłeczka i oni muszą wykonać pewną pracę, żeby minister nad tymi dokumentami się pochylił. Co się w tej chwili, z tego co wiem, się dzieje? Jest bardzo dużo możliwości fajnych dodatkowych zajęć, które, że tak powiem, wiążą ze sobą różne dziedziny tych nowych technologii. Dzięki temu da się na wczesnym etapie wyłuskać, że tak powiem, osoby z danym potencjałem. I interesować, szczególnie, że narzędzia do tej edukacji takiej jest tyle duże i są tak atrakcyjne, że wiemy też z doświadczenia, bo na konferencji na przykład mamy przedstawiciela szkoły ze Śląska, która już to robi, gdzie to zainteresowanie młodzieży, dzieci jest ogromne. Zespół szkół technicznych jest, mechanicznych, są przedstawiciele wojskowych zakładów uzbrojenia, przy których powstanie właśnie ta wyższa szkoła zawodowa. Zaprosiliśmy w zasadzie 400 szkół z całego regionu. Zajmujemy się systemami bezzałogowymi. Prawo w zasadzie zmienia się cały czas, jeśli chodzi o użycie dronów. No ja stwierdzam, że nie nadąża za zmieniającą się technologią, bo tak naprawdę technologicznie jesteśmy już gotowi do przewozu osób za pomocą dronów. Natomiast nie jesteśmy przygotowani ani prawnie, ani mentalnie tak naprawdę, bo myślę, że duży opór społeczeństwa był wsiąść do pojazdu, w którym nie ma kierowcy ani żadnego pilota, mimo że de facto jest to bezpieczniejsze urządzenie niż kierowane przez człowieka. W tym roku wchodzą dosyć ważne zmiany, że wszystkie drony powyżej 250 gram muszą być zarejestrowane. Będą musiały mieć tak zwaną tablicę rejestracyjną, można tak powiedzieć. To będzie pewnie na zasadzie transpondera, żeby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która... Proszę, będziemy wiedzieli, kto na przykład odpowiada za jakieś szkody, bo dokładnie. Są takie przypadki, prawda, w Krakowie ostatnio na Kościół Mariacki, ale też są bardziej niebezpieczne sytuacje, kiedy dron wlatuje na lotnisko. Nagłaśniane są te negatywne przypadki. To jest zawsze takie powiedzenie pilotów samolotów pasażerskich, że mówi się o jednym samolocie, który spada, nie mówi o milionie, który przeleciał bezpiecznie.
i tak samo jest z dronami, ale faktycznie jest taka sytuacja, no Polska jest na przykład na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wydawanie świadectw kwalifikacji po Stanach Zjednoczonych i Japonii, a mówi się, że jest około 150 tysięcy dronów w Polsce, bo latają też osoby, które nie mają tych świadectw kwalifikacji i tak naprawdę dokładnej liczby nie znamy. Dzięki temu przepisowi, że te drony będą musiały być zarejestrowane w jakiś sposób, na pewno będzie dużo łatwiej ogarnąć tą przestrzeń powietrzną, no i zapewnić oczywiście bezpieczeństwo, a co za tym idzie, mam nadzieję przekonać też mieszkańców danych miast, że drony i systemy bezzałogowe mogą naprawdę podnieść jakość życia, zapewnić nam bezpieczeństwo. Jest naprawdę, w zasadzie chyba nie ma dziedziny życia, w której nie można wykorzystać dronów. Wcześniej na przykład Holandia na lotnisku koło Amsterdamu wykorzystywała sokoły do wyłapywania tych dronów typowo komercyjnych, które można kupić w sklepach. Teraz tworzą się już systemy takie specjalistyczne, antydronowe. Zresztą Polska ma w tej dziedzinie sporo sukcesów. Mamy firmę, która tworzy system antydronowy popularny na świecie, chociażby po ostatnim ataku dronowym na rafinerię Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zakupiła polski system antydronowy. Więc w Polsce jest ogromny potencjał. Naprawdę mamy świetnych, znakomitych konstruktorów, firmy, które naprawdę świetnie się rozwijają. Natomiast jeszcze potrzebna jest moim zdaniem taka kampania społeczna, uświadamiająca, że